Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie na kolejnym filmie na moim kanale. Ja się nazywam Sebastian i bardzo Was miło tutaj gościć. Dzisiaj przychodzę do Was z filmem długo wyczekiwanym pewnie przez osoby, które brały udział w rozdaniu. Przez ostatnie kilka filmów mogliście w każdym filmie zdobyć po jednej literze kodu, który trzeba było mi podać w wiadomości prywatnej, na maila, Instagrama bądź Messengera. I tutaj mam zebrane wszystkie Wasze głosy, wszystkie Wasze zgłoszenia. I za chwilkę zmienimy sobie ustawienie kamery. Kamera będzie skierowana na miskę z Waszymi zgłoszeniami. Wybierzemy sobie jedną osobę, która wygra. Oczywiście będzie to forma losowania. I taka osoba otrzyma ode mnie roślinną paczkę niespodziankę, a oprócz tego kolejną atrakcją w dzisiejszym filmie będzie mały unboxing paczki. I tutaj w tej paczce mam też na pewno jedną sadzonkę rośliny, która trafi do osoby, która wygra. I oprócz tego mam też taki chojowy boks, czyli boksik z chojami. Nie wiem, co tutaj Dominika mi dała, bo paczkę zamówiłem sobie od Dominiki z Rare Plant Depot, z grupy na Facebooku. I tutaj nie mam pojęcia, co w tym boksie będzie. Dominika zdradziła mi, że będą to choje. I powiem Wam szczerze, że jestem zaskoczony, bo Dominika mi to dzisiaj rano napisała, a ja byłem święcie przekonany, że w boksie będą scindapsusy. Jest to taki skromny boksik, więc nie spodziewam się tutaj jakichś nie wiadomo jakich roślin, ale jeżeli jakaś roślina na przykład mi się powieli z tym, co ja już posiadam, no to taka roślinka też będzie do wygrania. Wygra już osoba, która zostanie za chwilkę wylosowana. I jeszcze jedno ogłoszenie. Na koniec tego filmu również będę miał dla Was bardzo ważną informację dotyczącą kolejnego rozdania na moim kanale, więc oglądajcie do końca i bądźcie ze mną przez cały film, a my bierzemy się już za losowanie. Także przechodzimy sobie do innego ustawienia kamery i lecimy. Kochani, już jesteśmy z kamerą skierowaną na Wasze zgłoszenia. Tutaj mam prawie 50 zgłoszeń, więc naprawdę sporo. Tyle osób zgłosiło swój udział w konkursie, podało mi prawidłowo kod, który musieliście zbierać przez ostatnie 5 filmów. Nie pozostaje mi nic innego niż tylko wymieszać tutaj te Wasze zgłoszenia i wylosować osobę, która wygra ode mnie paczkę. Także życzę wszystkim powodzenia. No i lecimy. Wymieszamy sobie bardzo, bardzo dokładnie, tak żeby tutaj każdy miał równe szanse. Ja jeszcze zamieszam sobie tutaj w Waszych losach. No i wylosowaliśmy osobę, która wygrała. No, czekajcie chwileczkę i już Wam mówię, kto tutaj wygrał. Słuchajcie, wygrała pani Monika Kostka, która napisała dla mnie wiadomość na Messengerze, więc panią Monikę Kostkę zapraszam do wiadomości prywatnej. Ustalimy wszelkie szczegóły dotyczące wysyłki. No i serdecznie gratuluję i dziękuję wszystkim za udział, a my widzimy się już w dalszej części filmu, także zostańcie ze mną. Jeszcze raz dziękuję wszystkim za wzięcie udziału w losowaniu. Tak jak mówiłem na początku, czekajcie na info do końca filmu o kolejnym rozdaniu, a my już zabieramy się do otwierania paczki, którą zamówiłem sobie od Dominiki. Także biorę sobie mój niezawodny skalpel i otwieramy paczuchę. Powiem Wam, że dzisiaj u mnie pada śnieg, przynajmniej padał przed chwilą, ale już chyba przestało. Kartonowe wypełnienie, jak zawsze u Dominiki. Piękne pakowanie. Muszę to sobie wszystko pozabierać. Heatpack, słuchajcie. Powiem Wam, że jest naprawdę gorący. Oj. Powiem Wam, że jest naprawdę gorący. Chyba pierwszy raz mi się zdarzyło, żeby heatpack, który przyjeżdża, był naprawdę wręcz gorący. Można sobie bardzo szybko ogrzać dłonie.
I mamy tutaj, zobaczcie, jak pięknie zapakowane rośliny. Na pewno nie zmarzły. Tak. Tutaj mam chojowy boks. A tutaj będę miał na pewno sadzonki z cindapsusów. No i to tyle w paczce. Dobra. Odkładamy sobie to na bok. No i zaczniemy sobie od cindapsusów, bo tutaj wiem, co będzie dokładnie, więc otworzymy sobie to wspólnie teraz. Tnę i tnę, a zorientowałem się, że nie tą stroną ucinałem. Już Wam pokazuję, co tutaj mam. Jak widzicie, już tutaj widać cindapsusy. Pewnie większość z Was już wie, co to jest. Zobaczcie. Zamówiłem cindapsusy Silver Cloud. Są to sadzonki cięte do własnego ukorzenienia. No i pani Monika, która wygrała losowanie, wygrała konkurs, na pewno dostanie taką sadzoneczkę do swojej paczki, między innymi, bo tych roślin na pewno będzie więcej. Myślę, że pani Monika będzie bardzo, bardzo zadowolona, bo u mnie te rozdania są po prostu bardzo hojne i wydaje mi się, że powinna pani Monika być zadowolona. Jeżeli kocha cindapsusy, no to na pewno sprawi jej ta paczka radość. Piękna roślina, zobaczcie, co tutaj dużo mówić. Cudowna, naprawdę cudowna paczucha. No i bierzemy się teraz za ten chojowy boks, w którym nie wiem, co będzie, poza tym, że będą to choje, a może będzie to jedna choja, nie mam pojęcia. Paczka jest dość spora. Zobaczmy, co kryje się w środku. O, jest trochę tych choi, powiem Wam. Dobra, chyba to wszystko. Tak, to wszystko. Słuchajcie, pierwszą choją, i to jest choja, którą ja posiadam i prawdopodobnie wiem, co to jest za choja. To jest choja EPC997. Zobaczcie, jak ona pięknie odbija światło, bo tutaj przede mną jest lampa, która mnie tutaj doświetla, żeby ten film był dość jasny, bo dzisiaj na dworze jest no ponuro i ciemno. I tą choję EPC997 już mam, więc ta chojka na pewno trafi do pani Moniki, która wygrała. Bardzo ładna choja, błyszcząca, o pięknym takim srebrzysto-zielonym spleszu. Bardzo ładna, urodziwa choja. Ja ją oczywiście dam do ukorzeniania. Wysyłka paczki na pewno będzie w przyszłym tygodniu, więc może przez ten tydzień jakieś zalążki korzeni już ta choja puści, bo u mnie choje ukorzeniają się bardzo, bardzo szybko w wodzie, w witrynie, więc mam nadzieję, że pani Monika będzie zadowolona z tego. Tutaj kolejna choja, zobaczcie, ta już jest zupełnie inna, ma dużo większe liście, takie podłużne, wyglądają troszeczkę jak takie królicze uszy i naprawdę bardzo ładna choja. Podejrzewam, że mogę już taką mieć, będę musiał napisać do Dominiki, jaka to jest nazwa, bo powiem Wam szczerze, że ja nie pamiętam. Jeżeli Dominika mi odpisze, to oczywiście nazwę tej choi napiszę Wam na dole. I tutaj charakterystyczne dla tej choi są na pewno bardzo grube, sztywne liście o pięknej zieleni. Zobaczcie, jaka głęboka zieleń, jeszcze z takimi troszkę ciemnymi nerwami. Bardzo, bardzo ładna choja, więc to jest kolejna roślina z tego dzisiejszego boksu. Boksa? Z dzisiejszego boksa. Chyba z dzisiejszego boksa, nie? Powinienem powiedzieć. Dobra. I tutaj choja, której nazwy też nie znam i nie wiem, czy taką posiadam. Prawdopodobnie nie. No i zobaczcie, jak tutaj to wygląda.
Pięknie, naprawdę pięknie, bardzo ładnie w ogóle wybarwiona, tak na taki kolor pomarańczowo-brązowy, troszkę czerwonego jakby. Ja tutaj chcę się przyjrzeć troszkę, ale no jest bardzo ładna i ten liść jest duży. Pięknie to wygląda. Bardzo fajny boksik chojowy, taki skromniutki. Ale nie chciałem za bardzo szaleć, bo też ostatnio było sporo wydatków. Też będę zmieniał półki w witrynie tutaj za mną. No i w tej małej witrynie, bo zamówiłem sobie takie fajne, tak mi się wydaje, że są, będą fajne, akrylowe półki, które już pomalutku do mnie idą, więc na pewno nagram Wam też film z tego, jak będziemy te półki zmieniać w tej witrynie. A zdecydowałem się też na te półki, dlatego że one są z dziurami, mają dziury w sobie, więc będzie lepszy przepływ powietrza. Tutaj mam aktualnie szklane półki, więc ta cyrkulacja powietrza jest troszkę gorsza. Wiem też, że bardzo dużo osób ma te takie kratki, jak są w lodówkach, ale mi się te kratki kompletnie nie podobają. To są chyba półki ażurowe, ale mi się to nie podoba, powiem Wam szczerze. I dla mnie taki wybór półek akrylowych był naprawdę strzałem w dziesiątkę. Mam nadzieję, że też będą dobrze wyglądać w tej witrynie. No i tyle, słuchajcie. Tutaj mam rośliny, które były w boksie. Te trzy piękne choje. I mam dla Was jeszcze bardzo ważną informację dotyczącą kolejnego rozdania. Słuchajcie, mamy dzisiaj, który dzisiaj jest? 13 listopada. 6 grudnia odbędzie się na moim kanale kolejne rozdanie, kolejny konkurs. Cały czas myślę, jak ten konkurs zorganizować, ale mam pewien pomysł, który prawdopodobnie zrealizuję. Jeżeli mam Wam dać jakąś podpowiedź dotyczącą tego rozdania, no to powiem tak. Obserwujcie moje filmy, oglądajcie uważnie i zapamiętujcie nazwy roślin. I tyle. Na razie Wam powiem więcej, ja już Wam nic nie zdradzę. Wszystkich szczegółów dowiecie się 6 grudnia, kiedy nagram dla Was taki mikołajkowy film z rozdaniem. Mam nadzieję, że będziecie zadowoleni, bo rośliny, które będą do wygrania, będą naprawdę przepiękne. Także ja Wam dziękuję za dzisiaj. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. Jeszcze raz gratulacje dla pani Moniki, która zwyciężyła. A wy próbujcie dalej w kolejnych rozdaniach. My widzimy się oczywiście w kolejnym filmie na moim kanale. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie komentarz i subskrypcję. Możecie podać ten film dalej, jeżeli lubicie i doceniacie moją twórczość. Ja się z wami żegnam, życzę wam wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, na razie i cześć.